rowery tu widzę na potęgę rozkradane są. Ja bym się tu bał rower zostawić, nie? Idziemy na praktyki aktualnie. Godzina 7 rano. Jesteśmy w drodze. Już jesteśmy blisko dworca. Zmierzamy już powoli na pociąg i będziemy jechać. Pierwszy dzień praktyk trzeba zacząć. Tak ogólnie wygląda nasz warsztat, nasze miejsce pracy. Dzisiaj jesteśmy tutaj drugi dzień i aktualnie czekamy na coś do roboty. Pracuje tu bardzo mało osób, bo chyba tylko trzech mechaników, więc... A jeszcze aktualnie nie ma tego mechanika, nigdzie go nie widzę. Tego mechanika, z którym się da tutaj dogadać po angielsku, bo jest jedyny taki, który rozumie angielski. Bo po włosku tutaj ciężko. A tutaj też wszystko praktycznie wyszarpane. Cały silnik tutaj widzicie wyjęty jest. Wszystko powyjmowane. Teraz jedziemy trochę innym pociągiem, co prawda, ale też fajne. Tam nawet na tym ekranie u góry się pokazuje, z jaką prędkością jedziemy. Przed chwilą było 150 na godzinę. Aktualnie wracamy właśnie z kolacji i wpieprzyliśmy się centralnie w środek jakiegoś strajku ogólnie, bo teraz tutaj trwają strajki i wpieprzyliśmy się centralnie w środek strajku, nie? Ja pierniczę. Jest dobrze. Kurde, co mnie na nas?
Pracujemy, kolejny dzień praktyk. Dzisiaj już mamy dzień trzeci pracy na tym warsztacie. Ogólnie to podoba mi się tutaj, nie ma co narzekać, atmosfera jest raczej git, więc polecam. Kurde, powiem wam, że wróciłem ogólnie po praktykach i przebrałem spodenki na krótkie, bo jest ogólnie to mega ciepło, nie? To jest 20 stopni, ludzie. Ciepło, na krótki rękawek, normalnie można chodzić w krótkich spodenkach. Coś pięknego, nie? Ogólnie dzisiaj była taka straszna lipa z dojazdem na praktyki, że w to nie uwierzycie, nie? Ogólnie jechaliśmy najpierw pociągiem i potem autobusem. I dzisiejsza droga autobusem była tragiczna, bo nasz autobus w ogóle, którym zawsze powinniśmy jeździć, to jechał w ogóle jakąś inną trasą i gdy z niego wyszliśmy, to mieliśmy praktycznie do miejsca naszych praktyk 40 minut pieszo, więc lipa straszna. I mieliśmy ponad tam, no, godzinne spóźnienie, powiedzmy, więc lipa straszna, nie? I generalnie nie wiem, o co z tym chodzi, bo jeździmy zawsze tym właśnie autobusem, który mieliśmy wyznaczony, którym mieliśmy jeździć. I nie wiem, czemu ten autobus nagle jeździ inną trasą, bo w pierwszy dzień, w który jeździliśmy jeszcze, jechaliśmy tam z taką panią, co nas oprowadzała, nam pokazywała, jak to wygląda cały ten transport, jak tam mamy jechać na te praktyki, i jak ona nam pokazywała, to ten autobus dojechał praktycznie prosto do celu, więc nie wiem, dlaczego teraz on jedzie nagle inną trasą, więc trzeba będzie to jakoś ogarnąć, no. Nie wiem. Pewnie zastanawiacie się, jak wygląda sprawa z dogadaniem się ogólnie i na warsztacie i tak ogólnie tutaj w tym całym mieście. Powiem wam tak, że generalnie nie ma tragedii. Czy no, nie no, nie powiem tak, że nie jest jakoś mega lajtowo też, ale tragedii też nie ma, bo jeśli chodzi o warsztat, to jest tam ogólnie jedna osoba anglojęzyczna i głównie to zawsze tej osoby się staram trzymać, bo z nią się po prostu jest najłatwiej porozumieć, bo reszta osób gada tylko po włosku, więc jeśli chodzi o rozmowę po włosku z kimś, to jest totalna tragedia. No jest ciężko, nie? Ale z tą osobą, która mówi po angielsku, to da się całkiem tam jakoś porozumieć. No a jeśli chodzi o takie typowe, na przykład jakieś zakupy w mieście, jakieś rozmowy z kimś w mieście, no to wiecie, no, idzie się wspomnieć zawsze tłumaczem też, ale niektóre słowa tam się da jakoś zrozumieć. Nie trzeba nawet zbytnio znać tego języka, tylko czasami się po prostu idzie domyśleć, o co chodzi, więc nie jest najgorzej. Ogólnie będąc już tutaj pewien czas, zdążyłem się przekonać, że jeżdżą tutaj naprawdę dziwne pojazdy i to jest kolejnym tego przykładem. To jest ogólnie Renault, ale pierwszy raz w życiu widzę takie w ogóle Renault i
W ogóle jak na początku zobaczyłem, że to jest podobne Renault, to naprawdę zwątpiłem. No ale jak widać, coś takiego istnieje. Miejsce dla jednej osoby w środku. Ale jest. Tutaj będziemy mieć wejście do jakiegoś fajnego parku. Zobaczymy sobie, jak to tutaj wygląda. Tutaj jakieś restauracje mamy. Ale chyba teraz za bardzo nieczynne z tego, co widzę, bo nie ma tutaj praktycznie ludzi w ogóle żadnych. Tutaj jakaś może szkoła. Coś tego rodzaju. No taki mini park, można powiedzieć. A tymczasem ja, przemierzający miasto tymi wąskimi uliczkami, ubrany jak jakiś totalny wakacjowicz, mega dziwnie się czuję, bo wszyscy ludzie, mam wrażenie, jakby się na mnie gapili. Bo tutaj wszyscy dookoła, których widzę, to chodzą poubierani, jakby tu było bez kitu, jakieś minus 10, a tu jest naprawdę 20 stopni i jest naprawdę ciepło, nie? Tutaj też mamy taką piękną wąską alejkę. Też te kwiaty tak na łyżkach nadają klimatu. Fajnie to wszystko tu wygląda, ta cała zabudowa. Podoba mi się to. I ogólnie, jeśli chodzi o Włochy, może nie o całe Włochy, ale jeśli chodzi o to miasteczko, czyli Reggio Emilia, to naprawdę trzeba uważać tutaj na ogólnie na wszystko, co jeździ w sumie, tak w skrócie. I na samochody, i na rowerzystów, i na tych, co jeżdżą na skuterach, też na wszystko, naprawdę, wszystko, co jeździ, tu tak jeżdżą niebezpiecznie, że to jest niemożliwe, nie? Tutaj nie ma tak jak w Polsce, że jest ogólnie taka zasada, żeby ustępować pierwszeństwa pieszym, tylko tutaj po prostu, na przykład jak się stoi na pasach, to trzeba po prostu poczekać, aż wszystko przejedzie, bo tutaj się nikt po prostu nie zatrzymuje na pasach, więc tutaj tak nie ma. Tymczasem ja będę zmierzał powoli do apartamentu, bo ogólnie jest godzina 17.55, a o 18.15 mamy zbiórkę na obiad, kolację, więc będę musiał zmierzać w kierunku apartamentu i zobaczymy, co będzie dzisiaj na obiad. A teraz mamy elegancki deser, więc testujemy. Witam serdecznie w kolejnym dniu. Dzisiaj mamy sobotę i aktualnie przyszliśmy zwiedzić pewien cmentarz, takie katakumby. I przyszliśmy tu na taką małą wycieczkę. Jest tu niedaleko nas, więc pooglądamy sobie, jak tutaj wszystko wygląda. Muszę wam powiedzieć, że to jest przeogromne. Ta ilość tych w ogóle korytarzy i ta ich długość. Sami widzicie zresztą teraz. Jest to przeogromne. A zaraz zejdziemy do podziemi jeszcze, bo są tutaj schody na dół. Zobaczymy, co się kryje tam, bo wydaje mi się, że tam może być naprawdę najciekawiej. A więc chwila prawdy. O kurde. Jaki tu jest klimat. Ja cię. Jak tu jest w ogóle zimno. Taka nagła różnica temperatury nagle. Siema. Zobacz, jak tam jest creepy dalej. Mam jest zajebiście stary. No. Kurde. Dobra. Ja mogłem lampy na ulpek zrobić, jakbym wiedział, że tak ciemno będzie. Dobra. Trzeba się posłużyć latarką z telefonu. Może coś będzie widać. Chociaż tego nie wiem. O kurde. Ale tu jest niepowtarzalny klimat.
Szczerze, aż muszę przyznać, że aż tu strasznie jest trochę. Naprawdę. Idziemy zobaczyć, jak tu dalej wygląda. Ja. Nie wiem, czy to widzicie, ale ten koniec tego korytarza naprawdę wygląda przerażająco. Byśmy sobie weszli na tą drabinkę. Tu mamy, tak jak widzicie, okna. Tu jest od razu ulica. No ciekawie.